Jak już pewnie wiecie, mapa z rozdziału drugiego wróciła po 5 latach do Fortnite. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobię pierwszy turniej dla 100 widzów na mapie z rozdziału drugiego. Jak wiecie, wszystko jest na innych warunkach. Mamy inne przedmioty, inne miejscówki. Jak to będzie wyglądać, oglądajcie film do samego końca. A wy, jeśli chcielibyście wziąć udział na takim odcinku, wbijajcie na Discorda, który jest w opisie. I pod tym odcinkiem zostawcie jedną łapkę w górę. Widzowie, przed wami pierwszy turniej w sezonie, który hostuję dla widzów i jak teraz możecie zobaczyć, ja już jestem w Battlebusie, więc jedynie teraz moim zadaniem będzie po prostu zrobienie czegoś jak najszybciej, żeby zginąć. Także ja polecę sobie dokładnie na tą latarnię i widz, który wygra dzisiejszy custom, zgarnie 100 zł PSC, więc oglądajcie film do samego końca. I widzowie, jest to pierwszy turniej, jaki hostuję w tym sezonie. Oczywiście wiecie, gdzie to gramy, więc ja was zapraszam. Także no co, mi nie pozostało nic innego, jak albo tutaj się koledzy podłożyć, albo zginąć z wysokości. Także widzowie, ja ginę i czas start. Ja przechodzę teraz do obserwowania i słuchajcie, mam 86 miejsce. Jak widzicie, w grze mamy 85 osób i teraz jest czas na to, żeby się przygotować do walki. Ja oczywiście będę tutaj śledził maksymalnie, co będzie się działo, jak i ze strefą, jak i z widzami, jak możecie zobaczyć na mojej mapie. No, mam bardzo dużo miejscówek nieodkrytych. Jako, że to jest pierwszy właśnie turniej 100 widzów w tym sezonie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a nagram dla was kolejną część. Możecie pisać pomysł na taki custom i na pewno będzie teraz tego bardzo dużo. Także mamy tutaj rybkę, mamy klapka. Klapek tutaj, jak widzicie, no znalazł 10 pudełek. Zanim ten custom się zaczął, widziałem na Twitterze, że mamy dużo więcej leczenia teraz niż mieliśmy na samym starcie tego sezonu, ale po klapku tego niestety nie widać. Przejdźmy sobie dalej i zobaczmy, mamy tutaj Prime Ailo i zobaczcie, no mamy tutaj świetny skinek. Ej, nie byłem jeszcze na paskudnej przystani od początku tego sezonu. No i zobaczcie, on ma full HP, ale ma tylko i wyłącznie jedną potkę. No z tym leczeniem może być ciężko. Ja naprawdę tutaj uważam, że osoba, która będzie miała bandażownicę, będzie miała naprawdę bardzo dużą przewagę. Także zobaczmy, czy komuś, na przykład Grzmotowi, czy udało mu się znaleźć bandażownicę. No wygląda na to, że niestety nie. I w ogóle zobaczcie, on nie ma nic do leczenia. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby dostał tutaj moje potki z tej skrzyni. Oj, no kolego, Grzmocie, co ty? Dobra. Jagi nie mógł wyjść, Tagi nie ma potek. I co ciekawe, ja nie wiem, czy z wody lecą siorborybki, ale wydaje mi się, że nie. Na pewno siorborybki są w grze, ale bardzo ciężko je zdobyć. Mamy tutaj kolejną osobę, czyli Webixona. Jeśli chodzi o Webixona, on tutaj będzie łowić harpunem. I w sumie to jest bardzo dobry pomysł, ale jeszcze lepszym pomysłem jest to, żeby zbierać macy. Jak widzicie, strefy, no powiem szczerze, mocno wyrzuciło do lewej strony. No ja im życzę powodzenia. Mamy tutaj piszczącą puszczę, zielone żywopłoty, potne piaski i osoba, która poleciała teraz na jacht, no to prawdopodobnie zginie chyba od strefy, jak się nie ruszy już. Jak teraz możecie zobaczyć, widzowie się nie atakują. I właśnie teraz trwa taka runda przygotowawcza na to, żeby każdy, wiecie, znalazł coś i do tej drugiej strefy wszyscy mogą tutaj pozbierać matce, to po prostu, żeby pod koniec było ciekawiej. Kichan likwiduje Dynamo Tientina. Już myślałem, że kolega tutaj troluje custom. Oczywiście, widzowie, ja was zapraszam na te customy i są one na Discordzie. Na Discordzie też jest kanał, gdzie możecie dawać swoje propozycje, więc fajnie by było, jakbyście weszli i napisali, jaki byście chcieli kolejny custom i te najbardziej lajkowane po prostu będę nagrywać. Okej, weźmy tutaj do paździochy. Paździochy, dobra, mamy tutaj paździochy i tak jak mówiłem, no nie ma leczenia. Jest totalna porażka z leczeniem. No kolega ma dwa impulsy, szarą M-kę, szarego shotguna, ale ma niby Tommy Gunna, no tylko ten Tommy Gun, no to nie bardzo mu pomoże, jak on ma jeszcze ten impuls. Wybił go tak, że prawie go w ogóle... Ja w ogóle zapomniałem o tym samolocie tutaj rozwalonym. To jest mega ciekawe. Okej, odpalmy sobie następnego gracza i mamy tutaj Christian 6509. U Krystiana z leczeniem już jest dużo lepiej. W grze mamy 84 osoby, więc tylko i wyłącznie jedna osoba zginęła. Strefa, jak widzicie, jacht już po prostu został zabrany. Zaraz będziemy mieli tutaj kominy i zaraz naprawdę zrobi się bardzo, ale to bardzo... No po prostu w strefie będzie coraz więcej ludzi. A właśnie, ej, jestem ciekaw, czy ktoś zrobi... Widzowie, no ktoś z was na kolejnych kastanach po prostu powinien robić skybase'y. To by był niegłupi plan. I mamy tutaj Kamyka. Kamyk bardzo często wygrywa właśnie. O, no...
No, co to ma być w ogóle? No i później się dziwić, widzowie, że Kamek wygrywa. No, chłop ma fioletową pompę i w dodatku ma jeszcze RPGa. Ma dużo leczenia i ma jeszcze grapplera. Widzowie, wydaje mi się, że Kamek tutaj mocno, nie wiem, pochował chyba we wcześniejszych meczach gdzieś jakieś itemy i teraz sobie je odnalazł. Ale no, to jest coś niesamowitego, że on ma taki loot na sam początek. Prawdopodobnie Kamek, wiecie, już gra po prostu od samego początku. Ty, chłop się jeszcze tutaj na ognisku. Co on robi? Ty... Aha, on się... Ej, ale on powinien płonąć. Chyba, że wtedy... W sumie... Ej, wtedy jeszcze nie było ognia chyba w tym sezonie. Chyba nie. Bo to był w sezonie numer 3, z tego co pamiętam. Mamy chemika Hubixa 111 i chemik... Ej. Ej, to są naprawdę... I chłop ma już full matsów. Aha, ej, w sumie są ulepszarki, ja o tym zapomniałem. Więc w sumie fioletowego spaza to nie tak ciężko zdobyć. Mamy również automaty, które co dopiero mogliście zauważyć po lewej stronie. Jak widać, strefa już powoli się zaczyna zamykać. I pierwszy etap tego przygotowania już prawie jest za nami. Kolejna strefa, która się pojawi, będzie ostatnią bezpieczną strefą dla widzów. Ale co wydarzy się dalej, no to zobaczymy. Zobaczmy na kolejnego widza. Kolejny widz to user 1899304587. Byku, zmień nick. W sumie to, co tutaj kolega robi, nie jest takie głupie, ponieważ jak wiecie, ciężarówki mają ponad 1000 HP, dokładnie 1670, ale jak widać po tym gościu, no dużej potki to on dalej zdobyć nie może. Mamy Gufa JJXHU i tu kolega postanowił, że prawdopodobnie jako, że nie ma właśnie nic do leczenia, to pojedzie sobie na szuwary i w sumie na szuwarach to każdy teraz się powinien leczyć. Przynajmniej ja bym tak zrobił, ja bym chyba właśnie tutaj poleciał, żeby mieć tą potkę. Tak jak mówię, nagrywałem odcinek, nagrywałem challenge i nie było totalnie leczenia, ale znowu być tutaj 50 sekund. Ej, skąd są... Skąd... Ej, ja nie wiedziałem, że helikoptery są w grze, halo. Ej, skąd są helikoptery? Ej, co się tu dzieje? Ej, chyba wszyscy w szoku, bo ten ziomek też leci na tego helikoptera. Ej, co się dzieje? Ej, musimy znaleźć tego gościa w helikopterze. Ja nie wiedziałem, że są helikoptery, no dla mnie to jest wielki szok. Następna, Bowser... Czemu? No i tu kolega właśnie ma bardzo ważną rzecz, czyli bandażownicę. I widzowie, tak jak mówiłem wam wcześniej, ta strefa jak dojdzie, widzowie będą już mogli się bić. Co ciekawe, 1/3 gdzieś tej strefy to woda, a mamy 82 osoby. Kamol Aura. Tu kolega ma snajperkę, ale no ta snajperka, no nie wiem jaka ona teraz jest w tym sezonie. I jak widzicie, no potwierdza się to z tym leczeniem. Nie ma totalnie leczenia. Kolega ma tylko i wyłącznie 5 bandaży. No to ja nie wiem jak to się dzieje, że niby tutaj tutaj Epic postanowił, że zwiększy ilość właśnie potek, w sensie dużych potek, a tego nie widać. Ej, mamy tutaj lunchpada. Ej, byku, zabierz lunchpad, chyba że mu szkoda slota na to, ale ja bym zabrał lunchpada, tak szczerze. Kolejna osoba to Igor. Ej, o tej lokacji to w ogóle zapomniałem. Pamiętam, że tu była jakiś samochód ze współpracy, właśnie chyba Rocket League'owy samochód tutaj był i tu było pomieszczenie z Rocket League'iem, z tego co pamiętam. Tutaj mamy McLarena bodajże, tego, którego dostawaliśmy od Epika. Okej, w grze mamy 82 osoby i widzowie, ta strefa jak dojdzie, zaczyna się bitka, więc oglądajcie film do samego końca, ponieważ będzie coraz ciekawiej. Jeśli miałbym teraz obstawić, tak możemy robić czasami. Jeśli miałbym obstawić, gdzie zakończy się strefa, obstawiam, że stanie się to gdzieś tutaj. Że tu będzie finalna tutaj strefa. Także ja zostawiam ten znacznik i zobaczymy, co dalej. Tu kolega jeszcze zbiera macy. No, te... Ale patrzcie, jakie ma itemy. Ej, itemy ma naprawdę bardzo dobre. Ej, coś nam nie wczytuje lokacji. Halo, coś nam nie wczytuje... Dobra, ej, już myślałem, że nam nie wczyta lokacji. Tu się stało coś złego. Zobaczcie, oni nie mają jeszcze macy. Jak to się dzieje, że mieli tyle czasu na pozbieranie tych maców, a nic z tego, zobaczcie na tamtego gościa, który przebudował cały dom w Fortaport i widzowie, 5, 4, 3, 2, 1 i teraz wszyscy mogą zacząć bitkę. Okej, strefa jest tutaj. Ja zaznaczyłem tutaj, ale dalej obstawiam, że tam będzie. Jak strefa doszła, od razu zrobiło się nas mniej, ponieważ jest nas 77 osób. Strefa prezentuje się dokładnie tak. Mamy tutaj zielone żywopłoty oraz siorbane szuwary. Szkoda, że tego nie mam odsłoniętego. Ej, Waffle, dobra, Waffle Snoop Dogg. Ej, on tu chyba za tymi drzwiami się chował, chociaż nie wiem jak to się stało, ale w momencie kiedy zgasiłem mapę, no, doszło tutaj do bardzo szybkiej likwidacji. I Waffle jest kolejną osobą, która bardzo często wygrywa. I jakbym miał obstawiać, to Waffle może tutaj naprawdę bardzo daleko zajść. Następna osoba to Smurfik Kacpuś. Ej, skąd on ma te grzyby? Aha, bo to się chyba zbierało z ziemi, nie? Ej, zapomniałem o tych grzybach, że w ogóle coś takiego było. W sensie, że coś takiego było, to pamiętałem.
Ale nie, to nie są te podnoszone. Chociaż nie wiem, czy to nie są te podnoszone już. Strefa za chwilę będzie się zamykać. Zostało 33 sekundy i strefa ruszy. Zobaczmy na resztę graczy. Ja bym chciał widzieć gościa, który ma Tommy Gunna, albo który ma jakiś mityczny przedmiot. Ale na razie trafiamy na rybkę, która tutaj sobie siedzi w kontenerze. I chyba jest u niego strefa. Tak, wygląda na to, że u niego jest strefa. U kolegi mamy dwie boogie bomby, szarą pompę, mało matsów. Ej, byku, co ty robiłeś tyle czasu? Wydaje mi się, że ten kolega powinien się gdzieś tutaj schować, no nie wiem, w wodzie, w sensie, żeby cały czas dostawać jakieś leczenie, jakąś potkę. Mamy anonimowego. Anonimowy tutaj siedzi na samym środku żywopłotu, w sensie przy żywopłotach w sumie. I widzowie, to jest kolejna osoba, która ma bandażownicę. Tak jak mówiłem, bandażownica jest top na tą chwilę przynajmniej. Crazy Jadotka. Myślałem, że Crazy Jagódka. Złoty Midas. Złoty Midas. I ten skin mi się podoba. I w sumie mam plan kiedyś na odcinek. Mega fajny odcinek. Ale wam nie powiem jaki. W grze zostało 61 osób. Dalej nie mam gościa, który ma mityczne przedmioty. Kolega gra na rybki. I to mocno. Zauważyłem, że chyba jest mało apteczek. Chociaż mamy tutaj kolejną apteczkę. Czyli on tutaj prawdopodobnie teraz wygrał starcie. I mamy... Ej, to jest złoty... Czekajcie, nie. To jest chyba niebieski. Niebieski? I myślałem, że to jest mityczny Tommy Gunn, ale niestety to jest niebieski. Dobra, ej, on tutaj wygrał wszystko, bo ma matsy, ma coś do przejścia, jest 58 osób w grze. Ja przypominam, obstawiłem, że strefa skończy się w tym miejscu, a na razie kończy się na puszczy. Ale wiecie, później mamy te ruszane, więc zobaczymy, jak to będzie. Jeśli chodzi o lokację, ona jest naprawdę spoko, tylko gorzej, jak nie usłyszy, że ktoś go podrzuca. W grze 58 osób i już za minutę wyruszy kolejna strefa i tu naprawdę będzie się działo. Ale wydaje mi się, że wszyscy będą ginąć bardzo szybko. Dlatego, że no, tego leczenia jest naprawdę bardzo mało. Ale strefa jest fajna, ponieważ mamy tutaj dużo drzew. Można się mocno skampić. Anon załatwia Kafkasa. Mamy tutaj Oliwę 300. Mamy RPGa. Oczywiście mega fajnie dobrany skin. Mr. Savage mocno się tutaj kojarzy. Jest złoty Chuck-Jack. Ej, jest złoty Chuck-Jack. 54 osoby w grze. No, brakuje mu trochę metalu, ale wydaje mi się, że ten metal nie będzie najważniejszy, a te apteczki mogą być naprawdę mega mocny na koniec. Następna osoba to Kraksio. I ja, słuchajcie, ja nagrywałem odcinek z mitami i mówiłem, że nie ma siorbo ryb. Wytłumaczcie mi, skąd on ma 6 siorbo ryb. Prawdopodobnie kupił być może z automatu, albo wyłowił, ale ja jakoś tego nie mogłem zrobić. W sensie nie mogłem wyłowić żadnej. Być może tutaj jest naprawdę bardzo mała szansa na to. W grze zostało 51 osób i mamy Luke Q2856. I tutaj już czuć świąteczny klimat. Strefa już wyruszyła. Naprawdę robi się mega mała. No i właśnie to siedzenie po krzakach. Słuchajcie, siedzenie po krzakach. Jestem ciekaw, czy on tutaj zrobi jakiegoś fraga. Stąd tam się biją. Dawaj, dawaj, główkę, główkę. Dawaj, 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 dawaj. No kliknij. No teraz, teraz, teraz. No, no kliknij. No stary, no przecież miałeś. No jak na widelcu, jak na widelcu. A tam ta bohaterka prawdopodobnie ma bardzo dużo fajnych rzeczy. Dobra. Tutaj kolega niech sobie siedzi. Mitlosz, kolejna osoba bez leczenia. Naprawdę to leczenie mocno tutaj stroluje wszystkim grę. Okej, strefa dochodzi i niestety, ale wyrusza ona no, w inne miejsce niż to, co ja obstawiłem. Mamy tutaj zrzut i mamy też gościa, który tam był na tym domku wysokim. I mamy cyrypiarza. Okej. Nie wiem, co się dzieje z tymi... Dawaj go, stary! Nie wiem, co się dzieje z tymi powtórkami, no ale jak widać, nie dzieje się dobrze. W sensie, no, mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie zbuguje. 42 osoby w grze. I Diaksik. I to jest kolejna osoba, która ma spaza, ale nie ma mityka. Co jest z tymi... O, uwaga, czekajcie. Czesiomuszka. No i Czesiomuszka. Dobra, Czesiomuszka, widzowie, ma mityczny Tommy Gunn. Jestem ciekawy, jak on go tutaj wykorzysta. Ma dwie duże potki, ma apteczkę. Na razie on sobie tutaj... siedzi pod dachem. Prawdopodobnie zaraz się na kogoś otworzy. Niestety, ale nic nie widzimy przez to, że on siedzi pod tym dachem. Więc w razie czego zaraz do niego sobie wrócimy. Zobaczmy, czy ktoś ma jakieś inne rzeczy. Mamy Flexiu. Jeśli chodzi o niego, no to mamy tutaj dużo leczenia. W sensie w miarę jest ok. I mamy Anona, który siedzi w krzaku. No o to bym nie podejrzewał. No o to bym nie podejrzewał go. A tu proszę. Dobra, mamy dojazd. Rybka prawdopodobnie pożegna się z gierką. Chyba, że tutaj Anon dostanie jakąś pompę na głowę. I wygląda...
No ej, no przez chwilę myślałem, że faktycznie coś może takiego tu się stać. Jak widzicie, on ma dużo leczenia, przez to, że ma 3 fragi. Zabrał sobie leczenie, zabrał sobie macy, ale strefa wyrusza, więc prawdopodobnie... Chociaż nie, on jest w strefie. Myślałem, że on jest poza strefą. Słuchajcie, 32 osoby w grze. Strefa wygląda dokładnie tak. Kolejna osoba, która wygrywa dużo rzeczy, to Duff. I słuchajcie, mamy tutaj 3 apteki, mamy tutaj 4 ryby i 3 duże poty. Wydaje mi się, że to leczenie mocno mu pomoże w końcówce. I oczywiście mamy również full maców. Zobaczmy, gdzie strefa. Ej, czemu nie ma żadnej ruchomej strefy? W sensie to jeszcze nie teraz? Ja już widzowie nie wiem, jak te strefy działają czasami, nie wiem, o co tutaj chodzi, ale wydawało mi się, że powinny być jakieś połowiczne, gdzieś to powinno być wysłane dalej. W grze mamy 25 osób i właśnie Duff znalazł 5. apteczkę. Chłop ma 5 apteczek i prawdopodobnie za tą strefą będzie sobie już mógł chillować do samego końca od teraz. No wiadomo, że nie, ale ty... Ej, czy tam ktoś był naprawdę u góry? Tam chyba był ziomek. Nie wiem, czy on dalej nie jest na tym. Mamy Adaśka. Adasiek tutaj przydałaby mu się taka jedna apteka. A patrzcie, co tam gościu wybudował. Ej, niech tu ktoś podwali. Ale on prawdopodobnie... Ty! Okej, okay, podwalili... podwalili jego. Adasiek. Niestety, Adasiek do lobby. No niestety, jest jak jest. Kolejna osoba... Przez chwilę myślałem, że to jest mityczny Auk, ale w sumie to jest niemożliwe. Wydaje mi się, że no jest już późna godzina u mnie i ja już widzę mityczne przedmioty. W grze zostało 21 osób, strefa powoli zaczyna się zamykać i teraz prawdopodobnie dostaniemy tą jedną długą strefę. Ej, tak szczerze to myślałem, że on zostanie obity i zobaczmy, no strefa jak na złość. Jeśli ona by poszła tutaj w tą drugą stronę, bo jak gdzieś tutaj... A, nie, w sumie i tak by to już się nie udało. Ale strefa idzie na szuwary. Ten gościu ma 3 apteki. No wszyscy grają na te apteki przez to, że wiecie, można ich używać jak się idzie. One są teraz mega mocne i leczą, wiecie, po trochę. Oj. Ktoś tutaj używa RPG-a, żeby go podwalić. Ale wydaje mi się, że będzie to ciężkie, ponieważ on ma grapplera i zaraz się po prostu przyciągnie. Ej, no co tu się w ogóle... Wydawało mi się, że będzie on obity, ale jednak nie. Mamy bardzo długą strefę ruszaną teraz. 18 osób w grze. Mamy Kubę. Kuba tutaj w miarę tutaj dużo leczenia. Chociaż nie aż tak dużo. No w sumie ma 15 bandaży, to ilościowo tak. Ale mamy też gościa, który sobie jedzie tirem. No czemu nie? Czemu nie? No jak dotrwał, no to może sobie jechać. Koszajka. No u niego... Słuchajcie, bo tu chyba ta woda będzie leczyć, chociaż chyba jeszcze nie dostaje. Tam. Mamy 3 ryby. Oj, mamy tutaj misnął kolega. Misnął, o! I myślałem, że tam wejdzie do niego. 15 osób. Mamy Kopcio. Kopcio niestety nie ma nic do leczenia, ale ma do przyciągania itemków. Smurfik, 2 ryby, 15 osób w grze. Patrzcie, jaka ta strefa znowu jest długa. I te strefy w ogóle są inne niż w tamtym sezonie. Chyba, że ja coś, nie wiem, ominąłem. Mamy Czesia i Czesio ma 5 apteczek. I słuchajcie, Czesio... A nie, Czesio to... Czesio, żyj... Ale przy farciu. Powiem ci, jestem w szoku. Ja byłem pewien, że on zginie. I czy zje apteczkę? No ma apteczkę. Czy zje rybkę? Ma apteczki. 12 osób. Wszyscy przy... Ajajaj. Wydaje mi się, że tutaj klatki mu spadły po prostu. Bo mi na przykład spadł... Oj, no niestety, ale Mitlosz... Byku, no nie gadaj, że ty nie wziąłeś to Migana. Kolego, no to Migan tam był. Mamy Anouna, który ma 5 fragów i 4 ryby. Te przejścia są naprawdę mega długie i ciężko jest też się chyba tak wyleczyć w strefie. Zobaczmy dalej. 9 osób, 100 HP, tylko i wyłącznie 100 HP. Tego leczenia jest naprawdę bardzo mało. Mamy Dawa, który cały czas ma dużo apteczek i dużo leczenia. No tu kolega ma 1 frag i Daw zazwyczaj bardzo mądrze przechodzi. I nie wiem, czy to widzieliście, ale ktoś teraz znalazł lamę. Chyba tam była lama. Chyba, że coś mi się tutaj pomyliło. Ale zobaczcie, mądrze przechodzić, robić mało fragów i później wygrywać na healing. No zobaczymy. Być może Daw to wygra, zobaczymy. W grze został Kamek, który ma 2 apteczki. Mamy 2 apteczki u Kamola. Trobi Zizela mamy 2 apteczki. Bandażownice u Mitlosza. U Diaksika 3 apteki. I u Anouna mamy tylko i wyłącznie 2 ryby. Udawa 4. No nie wiem, widzowie. Nie mam pojęcia, kto to wygra, ale dzieje się. Kamek został w strefie i chyba używa... przedostatniej apteczki, chyba. Tutaj Kamek prawdopodobnie teraz wejdzie na plecy komuś, ale on używa... No, ej, no nie, on znalazł apteczki. No nie. Halo. Co to ma w ogóle znaczyć? Chłop sobie znalazł apteczki. Już prawdopodobnie by zginął i chyba tak... Ej, przez te długie strefy ciężko jest się wyhealować.
Naprawdę. Top 4, mamy Kamola. Kamol jest na HG. Mamy Diaksika. 3 apteczki. Mamy Dawa, który wchodzi na plecy i proszę państwa, niestety albo nie trafił, albo nie chciał trafić. Być może w ogóle nie strzelił. Nie słyszałem. Mamy przejęcie HG. Czy będzie przejęcie? Ależ idealnie. Daw tu, no zobaczcie, to jest... Tu Daw naprawdę bardzo mądrze podchodzi do sprawy. Myślałem, że on mu daszek założył, ale to jednak nie jego. Przejęty HG, ale nie ma dużo matców. Nie ma tu dużo matców, kolega. Kamol niestety też prawdopodobnie teraz właśnie zginie. Ale mamy jeszcze Diaksika. Jeśli wygra to Daw, to potwierdzą się moje słowa, że wystarczy mądrze przejść. I uwaga! Nie, widzowie! Ej, on się chyba w tym drzewie, zablokował. Także w dzisiejszym odcinku pierwszy custom na 100 osób wygrywa Diaksik. Jeśli wy chcecie brać udział w takich customach, wbijajcie na Discorda i wbijajcie na te filmy. Do następnego, trzymajcie się, cześć!